Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Watt. Wyżnianka 32. Piątego, słuchajcie, mamy wybory i trzeba zrobić tak, żebyśmy mieli europarlamentarzystę z Lubelszczyzny, żeby jakby tradycji stało się zadość. Mieliśmy europosłów przez dwie kadencje, więc trzeba by również, żebyśmy mieli tą trzecią. No, żeby tak się stało, no to musimy jak najliczniej pójść na wybory, bo akurat przy tych wyborach frekwencja, bym powiedział, jest szczególnie ważna, więc my wszyscy, nasi znajomi, nasze rodziny muszą pójść na wybory, no i zagłosować na naszych kandydatów. Dzisiaj mamy jednego z nich, Michała Kamińskiego. Kandydat, że tak powiem, godny, dobrze się prezentujący. No i ja myślę, że będzie godnie reprezentował nas wszystkich i Lubelszczyznę w Europarlamencie. Także Michał, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Wojewodo, drodzy przyjaciele, dosłownie słowo wyjaśnienia, bo rzeczywiście pojawiłem się bez marynarki i to uważam, że to jest na szczęście, bo w potrzebie, że tak powiem, zatrzymałem się po drodze, chwała Bogu, tylko 10 kilometrów od Kraśnika i tak się spieszyłem, że zapomniałem tej marynarki, ale chwała Bogu, jest ze mną moja żona, która po tę marynarkę pojechała i ją przywiozła. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo za przywiezienie mi marynarki. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj się z Państwem spotkać. Cieszę się, że jest Was dzisiaj tak dużo. Cieszę się, że jest z nami Pan Wojewoda. Ja powiem na początku kilka słów, a później, jak to zwykle na takich spotkaniach bywa, będziemy mogli porozmawiać. Ja będę odpowiadał na Państwa pytania i mam nadzieję, że na każde będę w stanie odpowiedzieć. Chciałem powiedzieć, że to są naprawdę ważne wybory. To są wybory ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, one odbywają się w bardzo szczególnym dla Polski czasie. My dzisiaj widzimy gołym okiem, że taka sytuacja, w której mogliśmy się czuć zupełnie bezpieczni, w której wielu ludzi mówiło nawet zgoła, że się historia skończyła, że już tak naprawdę to wszystko jest rozstrzygnięte. Wszyscy wierzą w demokrację, wszyscy wierzą w wolny rynek, wszyscy szanują granice i tak naprawdę to już teraz tylko od nas tu wewnętrznie zależy, jak my sobie ten nasz dobrobyt ułożymy. No a jednak gołym okiem widać, że dzisiaj sytuacja ta zagraniczna Polski, geopolityczna, sytuacja naszego bezpieczeństwa, no nie zmienia się na lepsze. Co prawda dzisiaj w ciągu dnia Putin ogłosił, że wycofa wojska z nadgranicy, ale ja po pierwsze nie do końca mu ufam, po drugie to tak naprawdę przecież problemem nie były wojska rosyjskie, które były nad granicą ukraińską po rosyjskiej stronie, tylko problemem była ta destabilizacja po stronie ukraińskiej. I teraz jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zdali sprawę, że to, że Polska jest w te sprawy zaangażowana. Ja miałem całkiem niedawno takie spotkanie w Opolu Lubelskim, gdzie sadownicy, z którymi rozmawiałem, no mówili mi tak, ale no my płacimy cenę za to, my się angażujemy w Ukrainę. Ja mówiłem im tak, kochani, no tak, my się angażujemy, ale w jakim celu? No my się angażujemy po to, żeby tam nie było wojny. My mówimy, my napieramy na Zachód po to, żeby on Putina powstrzymał. Oczywiście dzisiaj jakąś za to cenę płacimy, ale zresztą później ci sami sadownicy mi powiedzieli, że przy tym spadku wartości rubla, który teraz jest, a rubel spadł o 30%, to nie chodzi o to, że Rosjanie już nie muszą nam żadnego embarga dawać, bo po prostu ten eksport się staje nieopłacalny. No bo eksport polega na tym, że płacą tymi pieniędzmi, które mają, a jak mają ten pieniądz jest warty 30% mniej, no to też tak, żebyśmy to dobrze wiedzieli, prawda, w tej perspektywie. Ale ja im tłumaczyłem, mówię, kochani, polityka premiera, polityka tego rządu polega na tym, żeby nie było wojny, żeby była stabilizacja na Ukrainie, bo to jest w polskim interesie. Ja myślę, że pan wojewoda może powiedzieć, bo wiem, że całkiem niedawno pan wojewoda musiał w ramach swoich obowiązków co robić? Wizytować ewentualne obozy dla uchodźców. Ja wiem, polityka Tuska polega na tym, żeby tych uchodźców w Polsce nie było. Żeby Zachód miał na tyle stanowczą politykę, żeby do wojny nie doszło, żeby nie doszło do destabilizacji Ukrainy. Bo ja się spytałem dzisiaj,
mówię, no nie dzisiaj, bo to było parę dni temu, tych sadowników, z którymi skądinąd miałem bardzo fajną rozmowę. Ja im mówiłem, kochani, ale wy dzisiaj nie tylko do Rosji sprzedajecie. Oni mówią, no nie tylko do Rosji. Irlandia kupuje polskie jabłka, Zachód kupuje. Ja mówię tak, no to zastanówcie się, czy na pewno chcecie mieć na ulicach Opola Lubelskiego, czy na ulicach Lublina, czy na granicy Lubelszczyzny ze wschodem, czy chcecie mieć tysiące ukraińskich uciekinierów, a to nie jest nierealny scenariusz. To lepiej, żeby Polska prowadziła dzisiaj dynamiczną politykę, która wystraszy Putina, bo on, moim zdaniem, ta jego deklaracja dzisiaj, że on jednak cofa wojska, sam powiedziałem, że ja nie do końca w nią wierzę, ale ona może być efektem tego, że oni też umieją liczyć. Putin też widzi, że rubel spadł o 30%, że iluś jego oligarchów ponosi straty, że to nie jest tak różowo do końca, rosyjska gospodarka jest na skraju recesji. I ja powiem Państwu tak, że ja teraz czytałem dzienniki Goebbelsa. One zostały wydane w Polsce i to jest bardzo pouczająca lektura, bo z niej widać wyraźnie, Goebbels też, jak jest początek tych dzienników, początek kariery Hitlera, jego pierwsze sukcesy, to on się strasznie cieszy. Tak, zdobyli Czechy, Austrię zdobyli. I ten Zachód też ustępował, bo wielu ludzi na Zachodzie mówiło, nie będziemy ryzykować. Damy mu to on się uspokoi. No i się nie uspokoił, bo tacy goście, którzy wyciągają rękę raz, bo nie swoje, to rzadko kiedy się uspokajają. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy warto było Hitlera zatrzymać w 1938-1936? Wtedy też by trzeba było za to zapłacić jakąś cenę, ale nieporównanie mniejszą niż wszyscy, w tym nasz naród, jedną z największych, zapłaciliśmy po roku 1939. I dzisiaj ja nie chcę porównywać Putina do Hitlera, bo to jakby nie chodzi o to, żeby Putina obrażać. Tak? To naprawdę nie chodzi o to. Chodzi o to, że mówiłem o tej analogii z dziennikami Goebbelsa i później jak się kończą te dzienniki, jak on już dochodzi, no my wiemy, do swojej tragicznej, zresztą strasznej śmierci, no jakim to musiał być ten człowiek dewiantem, bo on własne dzieci, jak Państwo wiecie, Goebbels zamordował, prawda, strzykawką. To pokazuje, jaki to był człowiek, ale coraz bardziej widać z jego opisów, jak on opisuje bombardowania miast niemieckich, jak opisuje także to, co się z Niemcami działo na wschodzie, kiedy wchodziła Armia Czerwona, że za to szaleństwo nacjonalizmu zapłacił też naród niemiecki. Bo też naród niemiecki na końcu za to zapłacił straszną cenę, milionami zabitych i tak dalej, zrujnowaniem kraju. I to myślę, że jest jakaś część światłych Rosjan, ja na to nawet liczę, która zdaje sobie sprawę z tego, że polityka agresji, polityka wojny, polityka napadu na Ukrainę zaszkodzi na końcu samej Rosji. Nawet jeżeli oni dzisiaj się ucieszą, tak jak się ucieszyli, odebraliśmy Krym i trochę jak kibice ze zwycięstwa na meczu piłkarskim, taki jest wybuch nacjonalizmu w Rosji, takiej radości, no ale na końcu jednak do nich zaczyna docierać, że Zachód dzięki Polsce. Zachód na to nie pozwala. I pytanie jest takie, bo czy niepodległość jest wymierzalna w pieniądzach? No jeżeli chcemy mieć własne państwo, chcemy, żeby ono nas chroniło, a to państwo jest zakorzenione dzisiaj w Unii i w NATO, to państwo jest bezpieczne. Bo my dzisiaj jako Polska jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w Unii i w NATO. To, co się dzieje z Ukrainą, tym bardziej pokazuje nam, że ta droga na Zachód to była dobra droga, a nie zła droga. Że nie jest tak, jak mówią niektórzy, że Polska jest kondominium, że my dzisiaj jesteśmy ważną częścią Zachodu, bo jesteśmy częścią NATO i Unii Europejskiej. Bo potrafimy nasze interesy narodowe, o których mamy prawo mówić, wkomponować w ogólny interes Zachodu. I dzisiaj te wybory europejskie, od tego zacząłem, są ważne, ponieważ one będą w jakimś sensie w tym wymiarze, który dotyczy Parlamentu Europejskiego, a to jest parlament, który ma duży wpływ na politykę zagraniczną Unii Europejskiej, one będą budowaniem naszego bezpieczeństwa. Te wybory, jeżeli dzisiaj przed nami stoi naprawdę bardzo ważny wybór, kogo poślemy do Parlamentu Europejskiego? Czy ludzie, którzy tam do Brukseli chcą przenieść debatę o wraku, Smoleńsku, o tym, kto jest zdrajcą, a kto nie jest zdrajcą. Czy chcą ten cały bardzo niefajny w polskiej polityce brud tam przenieść, żebyśmy się tam o to kłócili, jakby nam było mało tej kłótni w Polsce? Czy chcemy ekipy w Parlamencie Europejskim, która niezależnie od tego, że jest różna, bo
To jest fakt. Tylko że ja nie uważam, że to jest słabość Platformy, że na liście Platformy jest z jednej strony w Szczecinie Rosati człowiek o bardziej lewicowych poglądach, a w Lublinie Kamiński człowiek, który przyszedł ze strony bardziej prawicowej. Bo nie chodzi o to, mamy prawo się różnić, ale najważniejszy jest interes państwa. Najważniejsze jest to, czy będziemy mieli fachową ekipę w Parlamencie Europejskim, która nie patrzy na to, czy ty chodzisz do kościoła, czy nie chodzisz. Ja akurat chodzę, ale to nie chodzi o to, czy masz takie czy inne przekonania w jakichś sprawach ideologicznych. Ważne jest, czy chcesz dobrze i fachowo reprezentować Polskę w Brukseli, bo tam się będą ważne dla Polski rzeczy rozstrzygać. Ale jest jeszcze drugi wymiar tych wyborów. To jest ten wymiar polityczny. To są pierwsze wybory w takim cyklu, który zostanie zamknięty za półtora roku wyborami parlamentarnymi. I dzisiaj, i to był, ja kiedy myślałem jeszcze, że nie będę kandydował z Platformy. Byłem przekonany, że nie będę kandydował, zlikwidowałem mieszkanie w Brukseli, ale chciałem Platformie pomóc, rozmawiałem z politykami Platformy i tłumaczyłem. Mówię, kochani, nie możecie przegrać tych wyborów. Nie można przegrać tych wyborów, dlatego że to może otworzyć, jak prezydent Wałęsa mawiał, puszkę z Pandorą, a ja powiem puszkę Pandory, żeby tak było bardziej jednak jak trzeba, ale to może tak być. Czy naprawdę, bo nie pójście na wybory oznacza, że może się uruchomić proces, który bardzo utrudni przyszłość Polski, bo przed nami są wybory samorządowe, później wybory prezydenckie. O nie, jestem chyba najbardziej spokojny. Wczoraj z panem wojewodą towarzyszyliśmy prezydentowi na drugim końcu województwa, bo byliśmy z panem prezydentem Komorowskim w Hrubieszowie i tam, mimo że to bardzo pisowski region, sądząc po wynikach wyborów, to był prezydent Komorowski wywitany, prawda, że entuzjastycznie. Pan wojewoda był tego świadkiem. Ale po tych wyborach prezydenckich są wybory parlamentarne. I dzisiaj znowu teraz wrócę. Zadajmy sobie pytanie, drodzy przyjaciele, bo to pytanie ja będę chciał, mam pewien wpływ na to też, jak się toczy kampania ogólnopolska Platformy. I chciałbym, żeby to pytanie cały czas wisiało nad nami, w przededniu wyborów, tych europejskich również. Zastanówcie się, jak w tych trudnych czasach, w których teraz jesteśmy, a czasy są naprawdę trudne, jakby wyglądała Polska, gdyby rządziła Polską w tej dziedzinie spraw zagranicznych inna ekipa. Gdybyśmy mieli człowieka, który się budzi w nocy, jak to mówi, otwiera telewizor i widzi w prognozę pogody we francuskiej telewizji. Po cholerę on ogląda francuską telewizję, jak nie mówi po francusku, to ja nie wiem. Ale powiedzmy, że sobie ją włączył i się przestraszył, bo tam nie zobaczył, a być może nie zrozumiał. No nie wiemy tego. W każdym razie w nocy obudził się, włączył telewizor, zobaczył, że Warszawy nie ma na prognozie pogody i mieliśmy jazdę dwa dni. Było jeżdżenie po kraju przez dwa dni bite i mówienie o tym, że to jest antypolonizm, że to w ogóle wina Tuska w ogóle, że francuska telewizja nie podała, jaka jest temperatura w Warszawie. No, tylko to dzisiaj to jest śmieszne, tak? Ale gdyby to był człowiek, który nie ma w ręku tylko tego pilota do telewizora, ale ma w ręku telefony do zachodnich przywódców, do armii, do dyplomacji, to mogłoby być naprawdę nieciekawie. I to nie jest żart. To przecież nie jest wymyślone przez jakichś wrogów PiSu, ale to sam Jarosław Kaczyński wyszedł i powiedział, że on się obudził w nocy, włączył telewizję, zobaczył francuską prognozę pogody i tam nie było Warszawy i uznał, że to jest dowód na antypolonizm, że akurat w jednej prognozie pogody nie pokazano pogody w Warszawie. No, ale może mu się śniło, ja już nie chcę być złośliwy, ja mówię, to inne kanały powinien oglądać, to by się może bardziej uspokoił jakby, zamiast z pogodą. No. Natomiast ja wam powiem, że pytanie, które będzie wisiało nad Polakami, to będzie też pytanie dotyczące właśnie tego. Jeśli nie ta ekipa, jeśli nie ten program, jeśli nie ta linia polityczna, która miewa wzloty i upadki, lepsze lub gorsze, jasne, no nikt nie jest, każdy kto coś robi też popełnia błędy, ale jeśli nie ta linia, to co jest alternatywą? I ja głęboko wierzę i dlatego ja odpowiedziałem pozytywnie na tę dla mnie też trochę zaskakującą propozycję. Michał, idź na ten front wschodni i walcz o Lubelszczyznę. No to też odpowiedziałem pozytywnie dlatego, że wierzę, że warto. To znaczy, że wierzę, że warto byśmy nie oddali pola, byśmy raczej się jednoczyli wokół dobrej polityki, a nie dzielili. I mam nadzieję, że te wybory to pokażą. Ja jestem optymistą. Ja uważam, że
Także dlatego, że w tych wyborach odpowiadamy sobie na pytania dotyczące polityki zagranicznej. Tego, jak pracować w Europie, jak w tej Europie reprezentować Polskę, to jestem głęboko przekonany, że ta drużyna Platformy, zróżnicowana, ale bardzo fachowa, to jest drużyna, która przekona Polaków i razem 25 maja zwyciężymy. I zachęcam Państwa do tego, aby z podniesioną głową agitować za listą Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Aby z podniesioną głową mówić, że to jest dobra polityka dla Polski, że gołym okiem dzisiaj widać, bo gołym okiem widać, że gdyby była inna linia polityczna, gdyby była linia wojny z Rosją i wojny z Zachodem, to Polska byłaby w bardzo poważnych tarapatach. Bo my dzisiaj jesteśmy dlatego wiarygodni na Zachodzie, mówiąc o tym, że trzeba zastopować rosyjski imperializm, bo my to mówimy i się tego nie boimy mówić, ale jesteśmy dlatego wiarygodni, że nie daliśmy sobie przypiąć łatki państwa antyrosyjskiego. Że Rosjanom, nawet jak się starają, bo oni muszą kłamać, opowiadać, że to byli szkoleni terroryści w Polsce i tak dalej, chwała Bogu, nikt w to nie wierzy, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy wiarygodni na Zachodzie, bo wszyscy wiedzą, że ten rząd wykazywał dobrą wolę. I jeżeli jest zła wola, to ona nie jest po stronie Polski. To jest nasz wielki atut i wielki skarb w polityce zagranicznej. A z drugiej strony jesteśmy wiarygodni jako partner Zachodu. Jako państwo, które nie krzyczy, że Unia Europejska jest zła, nie chodzimy z transparentami, że Europa to jest obóz koncentracyjny i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy wiarygodnym partnerem na Zachodzie. Także dlatego, że potrafimy pokazać naszym zachodnim partnerom, że te korzyści płynące z Unii Europejskiej, one są obopólne. Że to nie jest tylko tak, chociaż to jest oczywiste, że to Polska bardzo zyskała na członkostwie w Unii Europejskiej, bo to widać gołym okiem. Widać w Kraśniku, widać w Lublinie, widać w Warszawie i widać wszędzie indziej. Ale to jest również tak, że państwa zachodnie też zyskują na tym, że Polska jest w Unii Europejskiej. Bo patrzcie Państwo, to już mówię na koniec, na ten, jak bardzo jest zbieżna nasza polityka z tym, co robili Niemcy w latach 90. Niemcy chcieli rozszerzenia Unii na wschód. Dlaczego? Bo nie chcieli mieć granicy biedy i dobrobytu na swojej granicy. Chcieli, żeby Polska dołączyła do bogatych krajów, żeby ta granica niebezpieczeństwa, granica destabilizacji była odsunięta od granicy Niemiec jak najdalej. I dlatego szczerze popierali polskie wejście do Unii. I dzisiaj też na tym zyskują, bo my kupujemy niemieckie towary, my jesteśmy wielkim rynkiem zbytu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, i to nie jest mój zarzut, to jest raczej powód do dumy, że Polska pod względem zakupu towarów, importu z Niemiec jest na równym poziomie co Rosja. Dla Niemiec jesteśmy, jeśli chodzi o importowanie ich towarów, takim samym partnerem jak Rosja. To bardzo trudno w to uwierzyć, bo wszyscy mówią, no nie no, Rosja taka wielka, to oni na pewno muszą... Nie, my kupujemy tyle samo, co Rosjanie niemieckich produktów. I dlatego mówię, że w naszym interesie, polskim interesie jest z kolei znowu przesunięcie tej granicy dobrobytu na wschód. Tak, żeby pan wojewoda nie musiał już jeździć na granicę, która będzie granicą wolnego świata i żebyśmy się zaczynali bać napływu, prawda, uciekinierów i tak dalej. Żeby ta granica bezpieczeństwa była przesunięta jeszcze dalej od Polski, ale także jeszcze dalej od Lubelszczyzny. I głęboko wierzę, że my będziemy prowadzić politykę, która właśnie do tego doprowadzi. Ale teraz potrzeba fachowości, potrzeba umiejętności, potrzeba, jeżeli emocji, to tylko pozytywnych, a nie negatywnych. I potrzeba wygrać wybory 25 maja, czego sobie i Państwu życzę. Bardzo dziękuję i zapraszam do pytań. Dziękuję bardzo. No cóż, nasza odpowiedź to powinno być podziękowanie oklaskami, ale ta druga część to pytania kandydatowi. Także bardzo proszę, zadajcie Państwo pytania, a chciałem, może tak, powitałem pana wojewodę, powitałem naszego kandydata, natomiast chciałbym bardzo serdecznie wszystkich państwa jeszcze raz powitać. Dla przypomnienia, to właśnie to my, są członkowie Platformy, są sympatycy, są członkowie komisji wyborczych, jak również są część, jak widzę, również mieszkańców miasta, a może i powiatu kraśnickiego.
W związku z tym macie Państwo okazję zapytać bezpośrednio, bo jak rozmawiamy często, to mówimy, no tak, ten nasz kandydat, to najczęściej go albo słyszymy w radio, albo gdzieś czytamy jego wypowiedzi w prasie, no albo go oglądamy i to często w kanałach ogólnopolskich. No to muszę powiedzieć, również jest teraz i w kanałach, i w mediach naszych lokalnych lubelskich, jutro, pojutrze będzie w naszych mediach kraśnickich, no ale to są media, a macie okazję zapytać bezpośrednio. Bardzo proszę. Panie pośle, życzę panu wszystkiego najlepszego oczywiście, cieszę się, że pan tu jest, ale mam podstawowe pytanie. Czego jest z ust każdego polityka, ja nie mówię z lewa, z prawa, obojętnie, sama słodycz później. A czego jest tak źle, skoro wy się wszyscy chwalicie tak dobrze? Czego, panie pośle, jak pan pojedzie po wsiach, niech się pan zapyta, czy ludzie wiedzą w ogóle, co to są te wybory? Mówię panu szczerze, nie wiedzą. Ja jestem w tej komisji wyborczej oczywiście, jak najbardziej, i rozmawiam z ludźmi. No, jak się zapytam 10-15 osób, nikt otwarcie mówi, nie pójdzie. Nie pójdzie, bo mówi po prostu nie wie. Nie wie, co to jest, czego tak jest źle. Bo widzi pan, rolnictwo na Lubelszczyźnie padło. Nie będę oskarżał tych rządów czy tych rządów, ale takiej biedy, jaka jest od 6 lat, to jeszcze w Polsce nie było. Ja jeżdżę po powiecie, widzę tak, do sprzedania, do sprzedania, do sprzedania. Młodzież ucieka, nie mają gdzie, nie mają żadnej perspektywy, gdzie kto może. To widzi pan to, ja wiem, że to tak ładnie w mediach wygląda. Wiem, wybory. Wybory są po to i po to jest wszelkiego rodzaju typu agitacja, ale jeżeli te wybory będą 20%, to naprawdę będziemy zadowoleni. I jeszcze jedno tak na marginesie, chciałbym, żeby się pan ustosunkował, bo ja czytałem nawet dzisiaj w Super Ekspresie, wiem, że to jest grupowiec, pan, i niech pan mi odpowie, dlaczego tak ludzie i dziennikarze mówią, cytuję to, co było napisane, to nie są moje słowa. Największym leniem w Europarlamencie jest pan Kamiński. Na ilu posiedzeniach pan był? Niech pan się przyzna o tu, bo najmniej na 60 ileś tam tych posiedzeń, to pan był tylko na 3. Ja nie wiem, czy to prawda, bo ja tam nie jestem w Brukseli. Tylko czytam i tak się zastanawiam. Po co pan tam idzie, skoro? Czy dla tych 50 tysięcy? A ja jako emeryt 30 parę lat pracowałem, ja mam mało emerytury. Dwoje dzieci, wnuczki i tak dalej, żonę chorą, ja też choruję. Gdzie wy widzicie polepszenie tej sytuacji? Bo ja tu nie widzę. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, to ja zacznę od tego ostatniego. Według rankingu, tego samego, na który się powołują te gazety. Mówiąc o tym, że ja miałem mało głosowań, według tego rankingu jestem czwartym najaktywniejszym polskim posłem w Europarlamencie. Powtarzam panu, czwartym najaktywniejszym polskim posłem. Ale ja zaprzeczam, no za każdym razem, teraz zaprzeczam. No wie pan, z gazetą to nie jest tak łatwo. No, ale odpowiadam panu, może pan sobie wejść na stronę internetową i zobaczyć dokładnie ta sama strona, na którą, wie pan, to jest tak ze statystyką. Pan ma w statystyce jest ileś składników, prawda? Jest też składnik głosowań, a nawet nie tyle głosowań, co list podpisanych. Ja nie podpisywałem bardzo dużo list, ponieważ byłem szefem frakcji w Parlamencie Europejskim i nie musiałem tego robić. I to teraz oni wyjmują jedną, wykorzystując to przeciwko mnie. Kiedy ten sam ranking, jak sumuje całą aktywność posłów, wypowiedzi, interpelacje, rezolucje Parlamentu Europejskiego, jestem czwarty pośród polskich posłów. I to jest prawda, no bo to może pan sprawdzić i sam pan zobaczy, że ja nie kłamię. Pan mówi, że tak źle jak teraz jeszcze nie było. No to ja się tutaj z panem nie zgodzę. Ja nie mówię, że jest idealnie, tak? Bo oczywiście nie jest idealnie i nigdy nie jest w życiu idealnie, bo jak coś robią ludzie, to zawsze popełniają błędy, bo są grzeszni i są omylni i nigdy nie ma tak, żeby człowiek na ziemi zrobił coś idealnego. Ale ja jednak mam wrażenie, no bo ja też mam do 42 lata i ja pamiętam jednak, jak było lat 20 temu,
I ja też jeżdżę. Ja naprawdę każdego dnia, od rana do wieczora. Przecież ja tu nie jestem przypadkiem, ja tu jestem dlatego, bo cały czas jeżdżę, spotykam się i odpowiadam na pytania i rozmawiam. I zdaję sobie sprawę, że jest wielu ludzi, którzy chcieliby, żeby było lepiej. Wielu ludzi, którzy mają nawet pełne prawo, by mówić o tym, że im się nie powodzi dobrze, mogłoby im się powodzić lepiej. Ja tego absolutnie nie neguję, ja takie głosy szanuję, ale mam wrażenie i to pokazują zarówno statystyki, ale to również pokazuje po prostu życie, tak jak chodzimy po Polsce. No wejście Polski do Unii Europejskiej było sukcesem dla naszego kraju. Było sukcesem dla naszego kraju. Pan słusznie zauważył i to jest problem. I tu się absolutnie zgadzamy, że wielu ludzi nie widzi sensu głosowania, tak, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mnie to martwi, bo my w tej kadencji, która minęła, my, rząd, ale z pomocą europosłów, wynegocjowaliśmy, co tu dużo mówić, od krajów zachodnich, od tej Unii Europejskiej, wynegocjowaliśmy 300 miliardów złotych. To są naprawdę kwoty, które jak się rozmawia z historykami ekonomii, to te pieniądze, które przypływają do Polski z Unii Europejskiej są nieporównywalne z żadnym zastrzykiem, z żadnym wzrostem gospodarczym, jaki możemy zanotować w historii Polski. I to jest prawda. I mnie martwi fakt, że na Zachód popłynie taki oto komunikat. Polacy dostali bardzo dużo z Unii Europejskiej, ale na wybory europejskie nie poszli. Tak? Ja się bardzo martwię, że Polska, ale bardzo się martwię, że Lubelszczyzna, która jest jednym z biedniejszych regionów Unii Europejskiej, wyśle taki sygnał, nas to nie interesuje, my nie idziemy na wybory. To nie będzie dobry sygnał. Ja chciałbym, że jakby państwo, to nie chodzi o agitację na mnie, bo Platforma ma 10 kandydatów, ale jest przecież jeszcze innych list bez liku tutaj do wyborów europejskich. Każdy może sobie wybrać kogoś, na kogo chce głosować. Ja oczywiście, wiadomo, no, jak jestem politykiem, jestem kandydatem, no to trudno, żebym mnie szanował wyborców, gdybym mówił, że zachęcam państwa do głosowania na mnie. Ale tak naprawdę najważniejsze jest, żebyście państwo poszli na wybory. Ja rozumiem, państwa obecność tutaj raczej sugeruje, że wy na te wybory pójść chcecie. Ale chodzi o to, żeby przekonywać tych, którzy do wyborów nie chcą iść, że naprawdę jest tyle opcji do wyboru i tylu kandydatów nawet w ramach jednej opcji do wyboru, że to pójście do wyborów jest naprawdę czymś ważnym. Nie ma sensu puścić z Polski i z Lubelszczyzny w szczególności tego sygnału, pieniądze to my chcemy brać, ale już na wybory do Europarlamentu nie pójdziemy. Na wybory europejskie nie pójdziemy. Chociaż naprawdę opcji jest od sasa do lasa. Ale ja zgadzam się, bo też spotykam ludzi, którzy mówią, że ich to nie interesuje. Że ich po prostu to nie interesuje. I to jest wielki problem. I po to jest kampania i po to jest moja praca, podkreślam, od rana do wieczora, żeby tych ludzi, którzy nie pójdą do wyboru, było jak najmniej, ale ja się boję, że bardzo wielu ludzi nie pójdzie. A myślę, że naszym wielkim zadaniem jest, by namawiać do pójścia na wybory, by namawiać do tego, żeby, bo to jest prawda, proszę państwa, w takim stwierdzeniu, nie chodząc na wybory, oddajesz decyzję o swoim losie komuś innemu. Bo ci ludzie, którzy bardzo często, o których wiemy, że mają niefajne pomysły na Polskę, no oni na te wybory pójdą i oni swoich kandydatów wybiorą. Jak my na nie nie pójdziemy, to oddajemy im decyzję. Dlatego ja naprawdę zachęcam do pójścia na wybory. I jeszcze raz panu powiem na koniec, rozmawia pan teraz z czwartym najaktywniejszym polskim posłem w Parlamencie Europejskim, największa liczba interpelacji, siódma liczba rezolucji w Parlamencie Europejskim i tak dalej. No i taka jest prawda. Ale nie, przecież się nie obrażam. Pan ma prawo zadawać takie pytanie. Broń Boże, przecież to jest normalna. Dziękuję w ogóle panu za to pytanie. Jeśli można, panie proszę, w jakiej frakcji pan był dotychczas? I drugie pytanie takie, że pan będzie teraz troszeczkę demonizował ten sposób głosowania, jaki będzie w Europarlamencie. Czy rzeczywiście jest on tak niekorzystny dla Polski z pańskiego punktu widzenia? Znaczy głosowania w Parlamencie Europejskim, ja byłem w frakcji konserwatywnej, tej samej frakcji co europejscy konserwatyści, a teraz wraz z moim przejściem do Platformy Obywatelskiej będę oczywiście w Partii Ludowej, czyli w tej partii, która jest w której jest Platforma. Natomiast ja chcę panu też powiedzieć, bo do tego się odnosząc, że w kwestiach, w 90% kwestii posłowie PiS-u i Platformy głosują razem w Europarlamencie. Naprawdę. Jakby to nie zabrzmiało śmiesznie, ale to można sprawdzić. W sprawach
Tu jest tak dużo propagandy, że to zanim dotrze z powrotem ze Strasburga do Warszawy, czy do Lublina, czy do Kraśnika, to to gdzieś umyka, ale tak naprawdę w większości spraw nawet posłowie SLD głosują. No powiedzmy oni mniej, bo oni jeszcze często w tych sprawach ideologicznych inaczej trochę głosują. Aspekt taki, że w tej chwili media cały czas trąbią naokoło, że będzie sytuacja taka, że ten układ sił się zmieni i Niemcy będą mieli więcej do powiedzenia, a my będziemy zmarginalizowani w Polsce i kraje te wschodzące. Nie, nie, no zmarginalizowani nie będziemy. Rzeczywiście jest tak, że tam w 17 roku kończy się ten taki bardzo korzystny dla Polski system głosowań. Ale ten, który, na który się skądinąd, to jest scenariusz, na który, i to mówię bez żadnej ironii, no byłem wtedy w kancelarii prezydenta, to jest coś, na co się zgodził Lech Kaczyński, podpisując traktat lizboński, tak? No bo takie są fakty. On jest rzeczywiście mniej korzystny dla Polski, to jest prawda, ale to nie jest, to o niczym nie przesądza. To znaczy, to tak czy inaczej, w Unii Europejskiej jest bardzo wielkie pole do gry. Wielkie pole do tego, żeby umiejętną polityką zdobywać sobie sojuszników i po prostu w tym traktacie lizbońskim inaczej się nie dało. Tam dążenie do zmiany tego systemu liczenia głosów było tak duże, że tak się skończyło. Zgodził się na to prezydent Kaczyński. Później większość PiS-u głosowała za ratyfikacją. Nie wszyscy, żeby było uczciwie, ale większość PiS-u głosowała za ratyfikacją traktatu lizbońskiego w Sejmie. I to było ogólnie przyjęte przez całą polską scenę polityczną. Te rozwiązania w Europarlamencie nie zmieniają nic. W Europarlamencie dalej decyduje większość po prostu tych posłów, którzy tam siedzą. Jak zagłosują dobrze, to będzie dobrze. Przepraszam, tak mówię trywialnie. A jak zagłosują źle, to będzie źle. Ale ja bym się tutaj tego systemu, zmiany systemu bym się nie obawiał, bo to tak czy inaczej w Unii Europejskiej decyduje szereg czynników, nie tylko same proste głosowania. To decyduje również to, jak postrzegany jest dany kraj, co może dać w zamian za jakieś ustępstwa, jak zachowuje się w Parlamencie Europejskim, jak zachowuje się w polityce zagranicznej. To jest naprawdę na bardzo wielu płaszczyznach. Jeżeli gra się umiejętnie, to można bardzo wiele uzyskać dla Polski. I wie pan, najlepszy dowód na to, że jednak Polska dostała w tej perspektywie finansowej, no ja wiem, że często jakby opozycji to bardzo trudno przyznać, no bo to jest taki fakt, z którym bardzo trudno dyskutować. Polska dostała najwięcej pieniędzy w tej perspektywie finansowej. Polska dostała najwięcej pieniędzy w historii. Ja zresztą, żeby było jasne, ja zawsze byłem takiego zdania, że my nie musimy się za bardzo też kłaniać, dlatego że my mamy pewien rachunek historii. To myśmy ginęli za wolną Europę, myśmy zapłacili największą cenę za II wojnę światową, a później ze względu na to, że nie byliśmy suwerenni, my nie mogliśmy przyjąć planu Marszala. Przecież Niemcy dziś, przy całym szacunku dla ich pracowitości, ich umiejętności, ich socjalnej gospodarki rynkowej, która pomogła zbudować dobrobyt Niemiec, ale ona, ten sukces Republiki Federalnej nie byłby możliwy bez pomocy planu Marszala. To też nie oszukujmy się. Wtedy ten zastrzyk pieniędzy amerykańskich w zachodnią Europę był czymś, co było gigantycznym motywem, znaczy gigantycznym baterią wzrostu Europy Zachodniej. My byliśmy tego pozbawieni. Nie pan, ja najbardziej, powiem szczerze, że ja mam taki moment emocjonalny, kiedy gdzieś jestem na Zachodzie i widzę te autobusy staruszków, francuskich, niemieckich, szwedzkich. Ludzi takich pokolenia mojego dziadka, których stać na to, żeby w tej takiej już bardzo późnej jesieni życia siadają sobie w samochód, w samolot, w autobus, w samolot, pojadą na wczasy na Majorkę, do Hiszpanii i tak dalej. I ja myślę sobie z takim głębokim bólem, że ta generacja Polaków, ta generacja pokolenia mojego dziadka, ona była tego pozbawiona. Najpierw jak wchodzili w młodość, to wybuchła II wojna światowa. To przecież wszyscy wiemy, bo każdy z nas ma rodzinę i do każdego ta pamięć rodzinna dociera, prawda? Ja się urodziłem w 72 roku, czyli ileś lat po wojnie, ale przecież ta pamięć, co się stało z rodziną, z jednej, z drugiej strony zawsze mieliśmy. Każdy z nas na pewno jest w stanie powiedzieć, jak wiele nasze rodziny straciły na tej II wojnie światowej. Jak wiele to pokolenie. Później to pokolenie wyszło z wojny, to weszło zaraz w stalinizm.
A kiedy dochodziło do emerytury, to wybuchł ten kryzys lat 80. I ja pamiętam babcię moją, która stała po prostu godzinami w kolejkach po mięso, prawda? I to także to było. A te pokolenia na Zachodzie, jak oni dochodzili już do jesieni życia, też przeżyli wojnę, ale jak dochodzili do jesieni życia, to jednak w większości to stać ich było na te wakacje, na ten domek, na takie rzeczy, które dla naszych tych pokoleń, na naszych przodków nie były. I ja też dlatego nie patrzę na Unię tylko w takich kategoriach czystej wdzięczności, chociaż ja jestem za to wdzięczny, że my mamy tę szansę, bo jestem za to wdzięczny, ale ja też odbieram to jako element pewnej dziejowej sprawiedliwości, bo ja nie widzę niczego takiego w Polakach, chociaż my mamy tendencję do patrzenia na siebie bardzo źle jako Polacy, to jest inna historia, ale ja nie widzę niczego takiego w Polakach, a naprawdę dobrze znam Zachód, żeby powiedzieć, że Polacy nie zasługują na to samo, co zasługują ludzie na Zachodzie. Nie widzę niczego takiego i ja dlatego mam takie głębokie przekonanie i to nie jest slogan teraz, że ja mam głębokie przekonanie, że to pokolenie, które dzisiaj żyje w Polsce, ono jeszcze doczeka tego historycznego zakopania rowu. Historycznego zakopania rowu, kiedy my będziemy mogli za, myślę, paręnaście lat powiedzieć, że poziom Polski jest na tym samym poziomie, co poziom Europy Zachodniej. I to nie w statystykach, a w życiu zwykłego człowieka. Ja głęboko wierzę, że to jest wielkie zadanie, które stoi dzisiaj przed Polską. Że dlatego tak trzeba chronić i nasze miejsce w Europie, i wzrost gospodarczy, i racjonalną politykę, bo jeżeli będziemy ją kontynuować, to osiągnięcie poziomu, wiadomo, no pewnie to nie będzie od razu tak jak w Niemczech, ale żeby było przynajmniej tak jak we Włoszech, czy tak jak w Grecji. Ja uważam, że to jest możliwe przy mądrej polityce i dlatego jestem zaangażowany w ten projekt. Bardzo proszę. Panie pośle, tak odpowiadając na to wcześniejsze zadane panu pytanie, obserwuję dobrą kondycję. Tutaj jako sportowca parlamentarzysty, świetnie powiedziałem, dynamikę i tak dalej. Wszystko fajnie. Polska przez okres 10 lat uczestnicząc w życiu Europy, bardzo duży wkład wniosł w życie, w kulturę, w gospodarkę. Na pewno wskaźniki ekonomiczne są bardzo ważne po to, żeby pokazać, jaka ta pozycja tej Polski tam jest. Na pewno polityka zagraniczna Polski jest bardzo ważna. Na pewno ci pracy, którzy pracują również tam na terenie Europy jako pracownicy pochodzący z Polski, ale tworzący dobro tamtych krajów. Natomiast ja uważam, że bardzo ważną rzeczą jest jakość polskiego parlamentarzysty, bo to jest bezpośredni wpływ na to, co tworzy ramy prawne i ramy rozwoju gospodarczego. Pan jako doświadczony parlamentarzysta miał wypracowane swoją jakość tą parlamentarną europejską. Co pan zamierza w tej dotychczasowej zmodyfikować, zmienić, a co zamierza pan utrzymać jako priorytet? Dziękuję. Przede wszystkim nie zamierzam zmieniać tego, co mam nadzieję też będzie jakąś szansą dla Lubelszczyzny. To znaczy ja bardzo dużo inwestowałem w relacje osobiste z posłami z innych krajów. Bardzo lubiłem ich zapraszać do Polski, a teraz jeżeli to się wszystko uda, to będę ich zapraszał tutaj do Lubelszczyzny, na Lubelszczyznę. Bardzo lubiłem pokazywać im tą dobrą stronę Polski, zarówno poprzez wystawy, które robiłem w Parlamencie Europejskim, różne prezentacje Polski, ale również poprzez zapraszanie ich do Polski. Bo to jest taka prosta rzecz. Eurodeputowani, oni często mają budżet na te podróże. Oni mogą pojechać wszędzie, gdzie się ich zaprosi. Ja zawsze lubiłem ich zapraszać do Polski i od takiej strony zbadać, czego się interesuje się rolnictwem, to zawieziemy go w teren rolniczy. Interesuje się filmem, to go zawieziemy do szkoły filmowej w Łodzi. Interesuje się historią, to mu pokażemy polską historię i tak dalej, i tak dalej. Bardzo będę chciał to robić i tutaj Lubelszczyzna ma tyle atutów, że naprawdę mam zamiar przyciągać tutaj wielu z tych ludzi, bo ja zauważyłem, że jeżeli się tych eurodeputowanych przywozi do Polski, pokazuje się im fajny kraj, fajnych ludzi, dobrą kuchnię, piękne miejsca, także to jak Polska się zmienia pozytywnie poprzez uczestnictwo w Unii Europejskiej, to później jak przychodzi co do czego i trzeba ich poprosić, żeby oni w jakiejś sprawie, w której oni nie mają zdania, głosowali za Polską, to się udaje po prostu. Bo jak spróbował tej wiśniówki,
czy bo, okej, na Lubelszczyźnie malinówki, bo wiadomo, że tu jest. Więc jak spróbował tej malinówki, jak zjadł dobrego jedzenia, jak zobaczył tę fajną Polskę, jak spotkał fajnych, ciekawych ludzi, to później jemu jest, jak zapoznaliśmy go z polską historią, bo ja na tym punkcie mam, przyznaję, fioła, to znaczy ja lubię mówić im, kochani, bo bardzo często oni nie wiedzą, jaka była polska historia, jaki był polski wkład, choćby w II wojnę światową. Ja pamiętam, ilu ludzi, jak oni jak byli zdziwieni, jak ja mówię, my na końcu II wojny światowej Polacy mieli czwartą armię po stronie alianckiej. Często o tym w ogóle nikt nie wie. Jak im pokazuje od dobrej strony, na przykład tych, którzy mówią, Polacy to antysemici, a ja ich przywiozę do Krakowa i pokażę w Kazimierzu jedyną taką dzielnicę żydowską w Europie. Wie, gdzie tu jest antysemizm, gdzie tu jest nietolerancja, patrzcie, tak? I tak dalej, bo to są na różnych bardzo fragmentach. Mówią, Polska nietolerancyjna, a ja zrobiłem wystawę w parlamencie pokazującą polskie mniejszości religijne. Na przykład prawosławnych, tu skądinąd z biskupem Ablem to robiłem, nie mając pojęcia, że ja kiedykolwiek będę z Lubelszczyzny. I oni wszyscy dziwią, ja mówię, macie, Polska jest tolerancyjna, patrzcie, tu są różne. Tu stoi kościół, tu stoi cerkiew, tu stoi synagoga. My jesteśmy otwartym narodem. I później łatwo tych ludzi, bo tak naprawdę na końcu to decyduje, kto ten guzik wciśnie, prawda? Czy on wciśnie po naszej stronie, czy po nie naszej stronie. I to zamierzam kontynuować, bo dzisiaj to jest w tej mojej ulotce. Mnie poparło do Parlamentu Europejskiego bardzo dużo ludzi, ważnych polityków zachodnich, ważnych polityków amerykańskich. Listami mnie poparli, to jest coś, co dla mnie jest wielkim honorem. Ale zrobili to również dlatego, że zdają sobie sprawę, że ja jestem dobrym ambasadorem Polski, jeśli chodzi o te kwestie. I ja chcę być, i taki będzie ten finalny element mojej kampanii, gdzie będę chciał mówić, że chcę być dobrym ambasadorem Lubelszczyzny. Bo jeżeli dzisiaj zastanowicie się Państwo, czego Lubelszczyzna potrzebuje w kontekście wyborów europejskich, kto tam ma być, to potrzebuje dobrego ambasadora. Człowieka, który się nie będzie uczył Parlamentu Europejskiego, który nie będzie się zastanawiał najpierw jak z kim i tak dalej, tylko gościa, który już tam jest naprawdę poukładany. Bo to będzie potrzebne dla naszego regionu także. Ale to oczywiście i szerzej dla Polski, bo pamiętajcie Państwo, że Europarlament, dzisiaj te pieniądze europejskie, one są już podzielone i one dzisiaj są wydawane już tutaj, na miejscu. To już nie jest rola europosła, jak będą wydane środki europejskie w tej kadencji, bo ta perspektywa jest siedmioletnia i to już będzie się decydowało tutaj. Europoseł może doradzić, może coś wesprzeć, zalobbować, ale to decydują władze lokalne, jak będą te pieniądze wydawane. Ta perspektywa, która jest teraz przed nami w Parlamencie Europejskim, to będzie perspektywa, którą ja nazywam ugruntowaniem roli Polski w Unii. Żebyś tam już nikt nie miał wątpliwości, że my jesteśmy tym jednym z tych sześciu najważniejszych graczy w Unii Europejskiej. Że nasz interes musi być uwzględniany w interesie Unii, a że my Polacy to doceniamy. I że my Polacy nie traktujemy bycia dobrym patriotą jako czymś, co jest w kontrze do bycia dobrym Europejczykiem. Bo ja zawsze powtarzam i zawsze to powtarzałem. Dla mnie nie ma, ja jestem Europejczykiem, bo jestem Polakiem. I jak ktoś mi mówi, że to jest jakieś przeciwieństwo, to ja się przeciwko temu głęboko i fundamentalnie buntuję. Bo ja będąc Polakiem jestem Europejczykiem. I jako Polak jestem Europejczykiem, jako Europejczyk jestem Polakiem. I w tym nie ma żadnej sprzeczności, bo jesteśmy bardzo ważną częścią tej mozaiki, jaką jest Europa. I w której musimy znajdować balans między tym, co wspólne, między tym, co narodowe. Ale ja w tym nie widzę żadnego kłopotu. Ja zawsze, jak mówili przed wyborami, jeszcze przed tym referendum europejskim, kiedy ja agitowałem za wejściem Polski do Unii, mówili, a my się roztopimy. Ja mówię, nie, pójdź do pubu w Londynie czy w Dublinie, gdzie stoją ludzie ze wszystkich krajów i siedzą i piją tego Guinnessa i jak się, każdy się pyta, skąd jesteś i nikt nie odpowiada z Europy, tylko każdy odpowiada, jestem Irlandczykiem, ja jestem Belgiem, ja jestem Polakiem i w tym nie ma nic złego, tak? My jesteśmy i jednocześnie i tym, bo to jest nasza wspólnota. Tak jak Państwo jesteście dumni z Kraśnika i jesteście dumni z tego, że jesteście z tego terenu i kochacie Wasze miasto, to przecież nikomu nie przyjdzie do głowy powiedzieć, że przez to mniej kochacie Polskę, prawda? No to tak samo jest z Europą, to jest też już nasze.
I dla mnie to jest szalenie ważne, żeby też do tego przekonywać Polaków, żebyśmy nie mieli kompleksów w Europie, bo my nie mamy żadnych powodów, żeby mieć kompleksy w Europie. My nie mamy żadnych powodów. My jesteśmy biedniejsi nie dlatego, że jesteśmy głupsi, nie dlatego, że jesteśmy mniej zaradni, tylko dlatego, że brutalna historia się z nami bardzo źle obeszła. I dlatego my właśnie mamy ten mandat i dlatego my musimy myśleć o tym, jak złych scenariuszy w historii unikać. Bo to na końcu, jak się czyta polską historię, to się serce rozrywa, kiedy widać, ile mieliśmy szans, a kiedy nie potrafiliśmy obronić niepodległości, kiedy nie potrafiliśmy mieć dobrego wpływu na bieg wydarzeń, na końcu Polacy płacili straszną cenę za to. I ja już jestem przekonany, że nigdy więcej już Polacy tej strasznej ceny za historię nie będą płacić. Właśnie dlatego, że dobrze wykorzystamy to miejsce w Unii, to miejsce w NATO, to miejsce w ogóle na Zachodzie, które mamy i na które zasługujemy. Ja myślę, że dzisiaj się spotykamy i często spotykam się z politykami i tutaj właśnie na tej sali, zawsze wtedy, kiedy już jest 5 minut do wyboru. Sztuka polega na edukacji do tego, żeby wy jako parlamentarzyści, rząd zrobili edukację, uświadomili ludzi, a jest czas między jednymi wyborami do Sejmu, do samorządu, do Europarlamentu przekonać o sensie pójścia na wybory. Bo ja tutaj słuchałem kolegi, mówi Lubelszczyzna biedna. Nie jest taka biedna, bo akurat mieszkam przy Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, więc widzę, jak rolnicy przyjeżdżają autami pod opłaty z Unii Europejskiej. I tutaj ja myślę, że rola polityków rządzących jest w przyszłości, żeby uświadomić tych, którzy biorą pieniądze, a biorą z Unii pieniądze. O tym się nie mówi, bo mówi, że wieś nie idzie głosować. Dobrze wiedzą, bo każdy rękę po pieniądze wyciąga. I to jest dodatek do tego, co rolnik wyprodukuje. I uważam, że edukacja w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a w szczególności w roli właśnie posłów, europarlamentarzystów, polega na tym, że na przyszłe wybory ta frekwencja będzie większa. I to mam prośbę, żebyście w przyszłości pamiętali. Od razu pan Bruno. Ja bardzo krótkie pytanie. Pierwsze pośle pytanie. Problem powiatu kresyckiego jest infrastruktura drogowa. Tutaj przebiegają dwie drogi krajowe, jedna bardzo ważna województwa, czyli jeśli zostanie pan, mam taką nadzieję, europosłem od nas Lubelszczyzny, czy będzie pan miał wpływ na to, żeby te środki na infrastrukturę były większe? I drugie takie bardzo pytanie o jakość europosła. Jakim językiem pan kłada? Dziękuję. Znaczy polskim przede wszystkim, ale niemieckim, rosyjskim i angielskim. A także po ukraińsku. Nie, jeszcze po ukraińsku. Przepraszam? A natürlich, ich spreche Deutsch. Ich machte das Abitur in Deutsch. Und ich spreche Deutsch offen im Europäischen Parlament. Ale bardzo proszę, ja, proszę Państwa, naprawdę nawet moi najwięksi wrogowie nie zarzucają mi tego, że nie mówię w obcych językach, bo myślę, że... Nie, mówię, ale okej, dziękuję. Natomiast ja powiem tak, z drogą, no pytasz mnie o drogę. Ja mówię, ja mam taką ulubioną anegdotę z czasów komunistycznych, która trochę też odpowiada na to, jak polityk jak idzie, to jest wszystko w stanie obiecać. No, mówię szczerze, ja oczywiście będę wspierał, ale to nie od europosła zależy jakość infrastruktury drogowej na terenie powiatu kraśnickiego. Natomiast jest taka piękna anegdota, jak przyjechał, nie ma dzieci między nami, jak przyjechał agitator do górali, a jak wiadomo, górale się do partii komunistycznej nie chcieli zapisywać. I ten agitator ich mówi, zapiszcie się do tej partii, zapiszcie. No a jeden góral wstaje i mówi, a będzie ośrodek zdrowia? Mówi, będzie, jak się zapiszecie do partii, będzie ośrodek zdrowia. A drugi mówi, a będzie sklep? Będzie sklep, jak się zapiszecie do partii, będzie sklep. Mówi, a będzie przystanek PKS-u? Będzie przystanek PKS-u. A jeden wstaje, góral z tyłu mówi, a będzie most? A agitator mówi, oczywiście, że będzie most. Jak się zapiszecie do partii, to będzie most. A góral się śmieje, mówi, a gówno będzie, bo zyki nimo. Więc polityk może rzeczywiście przed wyborami wszystko, jak moja żona się mnie pyta, Michał, ale naprawdę, to ja jej zawsze odpowiadam, Aneczka, ja jestem politykiem, nigdy nie kłamię. I
Więc ja mówię, na pewno będę wspierał, ale to nie zależy od polityka. A teraz jeszcze odpowiem panu, bo zacząłem od drugiego pytania dotyczącego frekwencji. To też jest tak, że no skoro państwo tutaj przyszli, to znaczy, że wy się tym interesujecie. Więc ja nie chcę też być jak taki ksiądz, który wychodzi na ambonę i na kazaniu krzyczy, że ludzie do kościoła nie chodzą, tylko że krzyczy właśnie do tych, co przyszli. Więc ja wiem, że skoro jesteście tutaj, to znaczy, że się tym interesujecie. To jest problem frekwencja. Ja o tym już mówiłem. To jest oczywiście problem i też mam takie poczucie, że to będzie problem wizerunkowy Polski. Znaczy, jeżeli my będziemy mieli bardzo mało, to ja nie chcę tu nikogo tam, nie wiem, szantażować, prawda, i tak dalej, ale kochani, pomyślcie o tym, jak będziecie przekonywać ludzi do tych wyborów. To nie chodzi o konkretnego kandydata. Ba, to już nie chodzi o partię. To chodzi o to, żeby nie poszedł z Polski i z Lubelszczyzny ten sygnał, że biorą dużo, ale głosować nie chcą. Bo to później nie pomoże, tak? Bo to później nie pomoże, a my dalej będziemy tej Unii Europejskiej potrzebować. Powiedział pan, że dlaczego pan nie będzie startował z Platformy Obywatelskiej. Dlaczego właśnie pan się zdecydował na tą listę? Ja już Byszku, krótkie. To znaczy tak, jakby była taka sytuacja, spotkała mi się w pubie, pijemy piwo i pytam się, skąd jesteś? Jak byś odpowiedział? Że jestem z Polski, tak? Ale mam nadzieję, że będę mógł również odpowiedzieć, jestem posłem z Lubelszczyzny. Nie, to ja odszedłem z PiS-u 3 lata temu i nie poszedłem wtedy do Platformy Obywatelskiej. Pomagałem Platformie, wspierałem też premiera w parlamencie, kiedy była polska prezydencja w Unii Europejskiej i naprawdę byłem przekonany, że już nie będę kandydował. Chciałem pomagać w kampanii wyborczej, ale wiedziałem, że jest wielu kandydatów. Pomyślałem, że no przecież nie będę się pchał, nie prosiłem o to. Dokładnie 13 marca, w bardzo dla mnie przykrych okolicznościach, bo byłem na pogrzebie mojego przyjaciela w Wilnie, który tragicznie zginął i go grzebałem w zupełnie dla mnie nieoczekiwany sposób, takiego bardzo mojego bliskiego przyjaciela. Dostałem telefon i dostałem takie zadanie. Michał, bardzo trudna jest sytuacja w Lubelskiem. Wychodzi na to, że nie ma mandatu. Mówiłeś, że chciałeś pomóc, no to teraz pokaż, czy naprawdę chcesz pomóc. I ja powiedziałem, no dobrze, ja wiedziałem, że to będzie i kontrowersyjne i że na mnie spadnie kupa nieprzyjemnych historii, ale ta propozycja była taką propozycją bardzo uczciwą, że to jest trudny teren, ale że oni chcą, żebym ja tutaj kandydował i że także chcą, żebym dołączył do tej drużyny w takim szerszym sensie, że widzą moją kompetencję także w dziedzinie polityki wschodniej, bo to też padło. Ja jestem człowiekiem, który no, ma bardzo duże doświadczenie w polityce ukraińskiej. Dużo w tej sprawie zrobiłem. Mam 2 bardzo wysokie odznaczenia państwowe Ukrainy i jestem tam wybierany w różnych rankingach na Ukrainie. I mam tam, myślę, coś do powiedzenia, że mogę być ważnym elementem tej drużyny, co do której i tak było wiadomo, że ja powiedziałem, że ja chcę głosować na Platformę. To pomyślałem sobie, że jeżeli no, najważniejsi politycy w kraju składają mi propozycję kandydowania, uczciwą propozycję kandydowania, to jest dla mnie zaszczyt. A także to, że to jest Lubelszczyzna, to też jest dla mnie zaszczyt. I jeżeli powiedziałem, bo wiadomo, że jest trudno, ale ja powiedziałem, że jeżeli mogę się przyczynić do tego, żeby ta kampania była dynamiczna, żeby było o niej głośno i żeby coś pomóc, no to wchodzę w to, bo ja się nie boję trudnych zadań. To nie jest łatwe zadanie, ale no myślę, że kampanię robię naprawdę dynamiczną i naprawdę intensywną. I myślę też, że mogę uczciwie przed każdym stanąć i powiedzieć, że to, co ja potrafię i to doświadczenie, które mam w Parlamencie Europejskim, będzie dobrze służyć Lubelszczyźnie także, nie tylko Polsce. Bo ja zamierzam, jestem profesjonalistą i ja oczywiście stąd nie wyjadę. My już teraz z żoną, tak powiem, wynajęliśmy na razie mieszkanie w Lublinie, żeby mieć jakąś bazę. Ja krążę między Warszawą i Lublinem cały czas. Moja żona jest w Lublinie na stałe. I ja na pewno będę chciał, jeżeli to się wszystko uda, bardzo też pomóc Platformie w tym, co przed nami. Bo przed nami tu są wybory samorządowe, także tu w Kraśniku. Ja już dzisiaj słyszałem o dobrych planach na Kraśnik, że będziemy tutaj powoli odbijać różne placówki i myślę, że damy radę. No myślę, że damy radę.
dobrze. Tak, tak, tak. Słuchajcie, ja myślę tak, że gościmy kandydata, będziemy gościli parlamentarzystę. Właściwie to jest i parlamentarzystą, ale parlamentarzystą, no tak, ale to, czy będziemy mieć, to między innymi zależy od nas wszystkich i ze strony kandydata, i ze strony naszego wojewody, ale również i z mojej strony prośba, żeby faktycznie przekonywać do tego, żeby była frekwencja. Ja dzisiaj na spotkaniu jeszcze przed mówiłem o tym, gdzie można sprawdzić, bo tutaj tak jak pan powiedział o tym, że ludzie tak normalnie nie widzą. To właśnieśmy też dyskutowali. Zwykli obywatele chodzą po chodnikach i mówią, że to zrobił wójt, burmistrz. Jadą drogą wojewódzką, powiatową, a to zrobił marszałek, a to zrobił starosta. Słuchajcie, gdyby nie pieniądze z Unii, to tego byśmy nie mieli i nie moglibyśmy, że to zrobił wójt, burmistrz, starosta. Ja mówimy o drogach, ale mówimy o halach sportowych, mówimy właściwie o wszystkim to, co widzimy, że się dzieje nowego. Tak naprawdę prawie nie ma takiej inwestycji, gdzie nie byłoby środków. A możecie to wszystko sprawdzić. Każdy może sprawdzić. Na stronie internetowej mapa dotacji. Mówiłem już o tym. mapadotacji.gov.pl. Mamy województwo, mamy całą Polskę, województwo lubelskie, każdy powiat i każdą gminę i tam można zobaczyć, co tak naprawdę zostało i jeżeli chodzi o samorząd i o przedsiębiorców, co niektórych nawet zaskoczy, jacy przedsiębiorcy dostali dofinansowanie, ale unowocześnili swoje warsztaty pracy, swoje zakłady, dali możliwość pracy może w już bardzo dobrych warunkach. To wszystko, chociażby naszą fabrykę znajdującą się w Kraśniku. Tutaj mamy Wojtka, który gdyby nie te środki zewnętrzne, unijne, gdyby nie to właśnie, o czymśmy mówili tutaj i mówił nasz kandydat, być może tych środków by nie było i być może już byśmy o fabryce zapomnieli. To trzeba mówić jasno, prosto i tak dobitnie. Gdyby nie środki zewnętrzne, być może mówilibyśmy już nie o Kraśniku i o fabryce kraśnickiej, tylko mówilibyśmy już o tym, że jest tylko plac. I tutaj bardzo dużo zawdzięczamy obecnemu wojewodzie, byłemu parlamentarzyście naszego Sejmu. O tym trzeba też mówić, a o tym wydaje mi się, że też mówimy za mało.